Innowacyjne szkolenia pomagają odzwierciedlić naturalne stanowisko pracy, a dzięki kontrolerom i goglom pracownik może uczyć się, jak wykonać potrzebne czynności, mając wrażenie, że robi to w rzeczywistości. To technologia pomocna, szczególnie w szkoleniu ludzi, którzy w przyszłości zajmą się niebezpiecznymi pracami. Na przykład, nie wiem, dostanie się do jakichś wysokich napięć ze skrzynką, gdzie po prostu świeży pracownik może mieć problemy. Może być trochę niebezpieczne wpuszczenie niedoświadczonego pracownika. No, w takim świecie wirtualnej rzeczywistości po prostu użytkownik jest bezpieczny. Łódzkie przedsiębiorstwo współpracuje też z Ministerstwem Edukacji Narodowej, realizując projekt e-podręczników. Projekt jest szczególnie przygotowany pod kierunkiem dzieciaków z niepełnosprawnościami niedowidzących między innymi. Jest tam wykorzystana technologia, która pomaga im łatwiej zaadoptować te szkolenia do własnych warunków. Takie projekty firma realizuje dzięki wsparciu z Unii. Urząd Marszałkowski dysponuje środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Początkowo to była suma 2 miliardów 256 milionów euro. To jest niebagatelna ilość pieniędzy. To się przekłada na złotówki, tak żeby to zobrazować, prawie 10 miliardów złotych. Dużą część tych pieniędzy już żeśmy wydali. Do tej pory zawarto prawie 1600 umów o dofinansowanie na 5 miliardów złotych.